Witam serdecznie, moim gościem Kasper Krzak, Dresbud Dugojenka. Witam serdecznie. Kasper, dzisiaj ty na swojej nienominalnej pozycji, wszak jesteś pomocnikiem, ale dzisiaj broniłeś bar Dresbudu. Co prawda wynik wysoki, w końcówce bardziej ustalony, ale trzeba przyznać szczerze, że gdyby nie twoja postawa, to byłoby tutaj dużo wyższy wynik. Bardzo się cieszę, że mogłem pokazać kilka interwencji i wrócić trochę do młodzieńczych lat, tak jak dawniej broniłem. Także z racji niedyspozycji naszego bramkarza, no musiałem stanąć na bramce dzisiaj. Zawsze fajnie coś popróbować, także cieszę się, że trochę się udało wybronić. Trzeba też dodać, że vis-a-vis twój rywal po drugiej stronie bramki, Fabian Kiełbasa, też bronił bardzo dobrze. Wszak jeszcze na koniec zrobił karnego, czyli tak można powiedzieć, że bardzo dobrze zaprezentowali się bramkarze. Prawda, nie mogę zaprzeczyć, jednakże muszę też przyznać, że ja miałem dużo więcej sytuacji do bronienia niestety. Tam obrona wydaje mi się, że grała ciut lepiej. Za nami tak naprawdę trzecia runda. Jestem ciekawy, czy ten okres wakacyjny przepracowaliście bardziej na sportowo granie, czy jednak odpoczynek? Nie no, wiadomo, trenowaliśmy, zgrupowania były co chwilę robione, raz tu, raz tam, także troszkę trenowaliśmy. Trzecia runda, jak powiedziałem, za nami, ale przyszłość przed nami, czyli kolejna kolejka, sufiks Ligi Orlika. Czy ten puchar traktowaliście jako przetarcie, czy chcieliście autentycznie wyjść z tej grupy? Znaczy tak, wiadomo, że mieliśmy predyspozycję, żeby spróbować powalczyć w grupie, zwłaszcza po ostatnim meczu z Tyliczem, kiedy pokazaliśmy, że da się odrobić wynik. Dzisiaj niestety też braki w składzie zadecydowały o tym, że ciężko było zagrać ten mecz, ale chcieliśmy jak najbardziej podejść do niego poważnie, no i walczyliśmy jak możemy, no ale wynik jest jaki jest, nie udało się. Może następnym razem powalczymy w pucharze. Czy już najbliższy poniedziałek przy właśnie Sufix Lidze będzie ten skład optymalny? Ciężko powiedzieć, bramkarz ma kontuzję, zobaczymy czy zdoła do tego czasu wyleczyć. Dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję.